InfoVide Matrix SA. Dostawca usług doradczych i rozwiązań IT dla biznesu. Dostaliśmy do ręki nową zabawkę, to nie ulega wątpliwości. Jeżeli ja bym w filmie fabularnym sfotografował rzeczywisty wypadek samochodowy, to ten wypadek by nie oddziałał na widza. Sadzam muzyków na zewnątrz i oni, obserwując miasto, traktują to nagranie tego miasta jako partyturę wideo. Zaczynają grać, jak grają, to zniekształcają ją. Odkryłem w Warszawie, w piwnicy pod sypialnią, Boeinga 737. To jest projekt traktowania miasta jako instrumentu w tej gigantycznej skali. Powiązane jest to z wizją uniesienia się nad miasto, zobaczenia go tak, jak go widzimy na mapie, w całym jego maksymalnym zróżnicowaniu i historycznym, i tym topograficznym, i potem zastosowaniu skali bardzo wysokiej rozdzielczości, przez co każdy z punktów, z których się to miasto składa, jest na przykład źródłem dźwięku, które z tego rejonu uzyskujemy, i wszystkie te dźwięki ładujemy na serwer w formie takiego giga, mega samplera miejskiego, i potem puszczam samochód. Stawiam ekran projekcyjny, tak naprawdę cztery ekrany. Publiczność znajduje się w środku, może wychodzić na zewnątrz. Sadzam muzyków na zewnątrz i oni, obserwując miasto, traktują to nagranie tego miasta jako partyturę wideo. Zaczynają grać, jak grają, to zniekształcają ją, czyli zniekształcają to, do czego grają. No i odbywa się taki wielowarstwowy, hipertekstowy performance na żywo. Widzę go. O, widzę! Dostał. Tut. Jak robiłem ten film o nich, to lecieliśmy do Rzymu na pizzę. Kupowaliśmy, lądowaliśmy w Rzymie na lotnisku. W trakcie lotu nas prowadzili kontrolerzy lotów. No i w Rzymie zamawialiśmy pizzę, którą nam przywożono. Po zjedzeniu pizzy wracaliśmy do Warszawy. Pizza była prawdziwa, no przecież zamawialiśmy ją w Warszawie, we włoskiej knajpie. Przywozili nam ją pizzę, zjadaliśmy. Wsiadaliśmy do samolotu i lecieliśmy do Warszawy, bo byliśmy w tym czasie w Rzymie. Czy coś... To chyba proste, nie? Artysta grupowy. Ja wierzę, że przede wszystkim interaktywność, która nas czeka, pozwoli na to, że powstawały dzieła sztuki w grupie, twórców. Wręcz myślę, że rzeczy naprawdę dobre będą mogły tylko powstać za pomocą grupowego artysty. 12 lat temu zrealizowałem utwór Passage, który był zresztą moją habilitacją z kompozycji. To jest utwór, który nie istnieje. Który nie istnieje, który się dopiero staje podczas wykonania, a staje się partytura. Muzycy w pierwszej części zajmują się takim teatrem gestu interaktywnym. Ja nimi dyryguję, oni podążają za ruchami moich palców. Tak naprawdę ich ruchy są zamienione na konkretne struktury. Używany jest system interaktywny, który podąża za gestami wykonawców. Jest drugi system notacji komputerowej, który jest sprzęgnięty z tym pierwszym i on to nagrywa po prostu. I potem 5-7-10-minutowym części właśnie tej związanej tylko z gestami, dźwięków nie ma żadnych, jest cisza, nie bardzo wiadomo, o co chodzi, prawda? Ja dziękuję Państwu
I nagle wyświetlam partyturę. I ci, którzy przed chwilą ruszali rękami, biorą swoje instrumenty i muszą to zagrać. Tam mnie już nie ma, dyrygenta nie ma. Tam jest linia pionowa, zielona, która się przesuwa i pokazuje im dokładnie, gdzie mają grać. Grają a vista. Partytury nie było przed chwilą. Nagle muzyka powstała na oczach wszystkich, całej publiczności. Opowieść robiona przez jednego reżysera będzie niosła za sobą wszystkie wady tego jednego spojrzenia, tego filtra określonej osobowości, która patrzy na rzeczywistość tych wątków z jednego punktu widzenia. Takie dzieło sztuki będzie miało swoje meandry gorsze lub lepsze, ale jego siła emocjonalna, znowu powtarzam, no, mainstreamowo emocje są warunkiem tego, żeby ktokolwiek cokolwiek oglądał. Jeżeli nie ma emocji, to nie ma reakcji. Czyli ta siła emocjonalna, która pozwoli nam się zanurzyć w tym świecie, będzie dużo większa. Właśnie poprzez artystę grupowego ten model mógłby się świetnie sprawdzać i bardzo żałuję, że taki model się nie pojawił. I teraz co jest bardzo ważne, zawsze w tym wykonaniach tego utworu, który się nazywa Passage, używam shareware'owej wersji programów notacyjnych, takich, które uniemożliwiają mi zapisanie tej partytury. Także ta partytura powstaje prawie że z niczego, z gestu. No i potem, jak jest wykonanie, zamykamy komputer, nie ma jej. Jak ja sobie pomyślę, że ja sobie mogę stworzyć łódź podwodną, bohaterów tej łodzi w różnych sytuacjach, uruchomić swoją wyobraźnię i zrobić coś, co jest praktycznie niemożliwe, to daje mi jakieś takie poczucie niezwykłej wolności twórczej. Znajdujemy się w środku rewolucji, to jest lawina, rzeczy, które się zmieniają. I warto tutaj odnotować dwie sprawy. No jedna, że my akceptujemy te nowości, ale pod warunkiem, że przyzwyczajenia się nie zmieniają. Czyli jest coś takiego jak pewne napięcie, które istnieje pomiędzy rozwojem technologii, które nam umożliwiają mnóstwo nowych sposobów komunikowania się z widzem, ale jednocześnie pozostajemy przy starym. Musimy zdawać sobie sprawę z zjawiska, które też jest powszechne i o którym warto mówić, że jest, może w tym jest lekka przesada, ale warto taką przesadę używać, jest więcej artystów niż odbiorców. Każdy z nas chce być artystą. Każdy z nas chce tworzyć. To, co jest moim doświadczeniem 12-letnim z Warsaw Electronic Festival i z artystami, których w jakiś sposób nie tylko promujemy, ale nawet powiedziałbym coachujemy, żeby w jakimś kierunku szli. I ci artyści zarówno rekrutują się z osób, które mają wykształcenie konserwatywne, ale bardzo gruntowne wykształcenie muzyczne bądź związane z innymi sztukami, jak i osób zupełnie nieprzygotowanych od strony edukacyjnej. Wszystkie te osoby są jakby prowadzone w takim kierunku, aby to było jak najbardziej organiczne, jak najbardziej przypominało pracę ze zwykłym instrumentem. W ogóle ta epoka kamery cyfrowej, tych cyfrowego myślenia, ona początkowo była no niezwykle dla mnie taka, jakby czekałem na nią, bo dała mi takie w dokumencie możliwości takiego bardzo intymnego kontaktu z bohaterem. Takiego bycia sam na sam. I zacząłem robić filmy bez ekipy wręcz. Miałem kamerkę i byłem w niezwykłych, intymnych sytuacjach, gdzie kamera przestała istnieć. Ja przestałem w ogóle istnieć jako filmowiec. Dzisiaj muzyk elektroniczny, który na przykład tworzy muzykę może nie eksperymentalną, ale klubową, jest zarówno kompozytorem, jak i realizatorem, jak i inżynierem dźwięku i jakby trzyma cały proces od początku do końca we własnych rękach. Ta minimalizacja kosztów związana z dostępnością technologii upowszechnia po prostu proces twórczy. Każdy może, jeżeli ma talent i no nie wiem, jakąś intuicję twórczą, to może spróbować. A czy stanie się artystą, to jakby weryfikuje już odbiorca i oczywiście w niektórych wypadkach również krytycy.
internet też wstrzelił się i wszystkie technologie wokół internetu wstrzeliły się jakby w szersze jakby przemiany społeczne i to, że jakby no właśnie tak jakby no społeczeństwo nam się dzieli. Dzisiaj można, nie wiem, wejść tak jakby to pokolenie twórców takich właśnie jak Aphex Twin, którzy wchodzą gdzieś w dialog z Pendereckim, wcześniej, nie wiem, Stockhausenem, Xanakisem. No to są ludzie, którzy zaczynali jako dzieciaki, które chciały robić muzykę elektroniczną w domu, dłubać na komputerach. Ta grupa osób naprawdę twórczych, które tworzą coś, ale na takim poziomie już no, nie najbardziej trywialnym, tak? W tym sensie, że jeśli nie traktujemy twórczości jako tego, że ktoś kliknie komuś lajka w serwisie społecznościowym, to to ciągle jest nisza, to jest ciągle kilka procent, tak, społeczeństwa. Oczywiście tak to kilka procent jest i tak relatywnie dużo. Myślę, że to jest absolutnie mit, że wszyscy zostaniemy twórcami, bo często też nie chcemy, nie mamy czasu albo chcemy, żeby ktoś nas obsłużył. Pamiętam, jak spoczony biegiem 10 km, żeby zobaczyć wypadek samochodowy. Wyobrażam sobie teraz jakiegokolwiek młodego człowieka, kto gdziekolwiek będzie biegł, zobaczy jakikolwiek wypadek samochodowy. Jeżeli ja bym w filmie fabularnym sfotografował rzeczywisty wypadek samochodowy, to ten wypadek by nie oddziałał na widza. My, a to najczęstszy gatunek filmowy, czyli filmy akcyjne, używamy już nierealistyczne efekty, to jest hyperrealizm. To są nadużycia. Nie ma tak naprawdę prawdy w filmie akcyjnym. W tym filmie też jest pilot, który odbiera pociski już nie bezkarnie, tylko to jest, przełożone jest to na dawkę prądu. Można sobie wyobrazić łatwo, co może być dalej. W jaki sposób młodzi ludzie, czy w ogóle my wszyscy przebijamy się przez życie współczesne, ten nieustanny nacisk konkurencji powoduje potrzebę innego świata. Poszukuje wejścia w ten iluzoryczny świat, który jest mu niedostępny w normalnym życiu, w normalnym doświadczeniu. Tak jak odpowiedział mi ten pilot, który jakby stworzył, który pracuje tam w hurtowni, wspiera ojca, tam raczej ma taką pracę rachunkowo-biurową. Mówi, no wiesz, no ciężka praca, dosyć nudna, no ale no, jak jest weekend, no wiesz, polecę sobie na Majorkę, wiesz, no może to nie jest taka prawdziwa do końca Majorka, ale jednak coś w tym jest, no wiesz. Po to, żeby się tam znaleźć emocjonalnie, musimy się otworzyć. Otwarcie związane jest też z sprzedaniem własnej prywatności, którą staramy się śledzić, tym bardziej, że ciągle słyszymy, że ta prywatność jest nadużywana. Tutaj pojawiła się ta kariera awatarów. Myślę, potrzeba maski. Zresztą maski, która no, kulturowo nie jest niczym nowym. Wiemy oczywiście, że ta maska jest towarzyszona od zarania cywilizacji, od zarania ludzkości. Czyni z człowieka narzędzie, czyni go reprezentanta jakiejś większej sprawy. Z pojawieniem się kina nie zniknęła ani opera, ani teatr, więc to ale możemy powiedzieć, że to pewne zjawiska w historii kultury nabierają coraz bardziej niszowego charakteru. Mam takie poczucie, że coś nas nowego czeka i musimy pokonać, jesteśmy w takim rozkroku. Stoimy, że kino musi dostać nowych bodźców, które jakby wejdziemy w nowy wymiar. To, co było podstawą życia kultury wysokiej, czyli cała klasa średnia, drobne mieszczaństwo, no przenosi się coraz bardziej dzięki technologii w świat wirtualny, w świat surfowania po internecie, poczucia, że będąc tutaj, jednocześnie jestem na całym świecie. Pojawia się jakby coraz więcej przetworzeń treści, coraz więcej przetworzeń dzieł, ich udział jakby w całej twórczości staje się coraz większy. No i prawdopodobnie ze względu na to, że to będzie dostępne coraz większej liczbie potencjalnych odbiorców i twórców, ten udział będzie się zwiększał, więc będziemy mieli do czynienia z takim ciągłym jakby rozwadnianiem się tej kultury. Taka entropia, tak? Że to wszystko się rozproszy i zostanie biały szum.
W związku z tą technologiczną rewolucją znajdujemy się w momencie, w którym jesteśmy atakowani zewsząd, jesteśmy zwierzoną mowną. Wychodząc na zewnątrz, będąc w mieszkaniu, kładąc się do łóżka, jesteśmy otoczeni niebywałą ilością ekranów. Czym dzisiaj jest telewizja? Jakie są dzisiaj granice między mediami w momencie, kiedy one wszystkie tak naprawdę spotykają się w internecie, spotykają się w komputerze? Mamy przemieszanie różnych mediów, ale też przemieszanie różnych typów odbioru, które do tych mediów były przypisane, więc to wszystko gdzieś tam, te granice, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, które porządkowały kiedyś nasze myślenie, te granice się zasypują. Są serwisy muzyczne, które udostępniają muzykę na żądanie, praktycznie dowolną, bo bazy sięgają tam kilkudziesięciu milionów utworów. W zasadzie można by powiedzieć, że taki użytkownik, który z tego skorzysta, powinien być przeszczęśliwy, że ma wszystko. Tylko że ja stawiam tezę, że większość z użytkowników, włączając taki serwis i dostając okienko wyszukiwarki, wpisz to, co lubisz, siedzi przez 5, 10 minut, pół godziny i nie wie, co wpisać. Coraz mniej będziemy mieli ze sobą wspólnego i myślę, że jakby no właśnie takim sposobem na przezwyciężenie tego problemu jest właśnie kultura, która powinna działać jako ten społeczny klej. Stacje radiowe mają bardzo dużą rolę do odegrania, ponieważ użytkownicy, odbiorcy identyfikujący się lojalnie wobec jakichś stacji radiowych, wobec brandów, lubiący prezenterów czy twórców danych audycji, szybciej im zaufają i szybciej się przekonają do skorzystania z jakiejś treści, którą właśnie ta redakcja zaproponuje, niż gdyby to zrobił algorytm gdzieś w sieci, który no, w sposób bezduszny pokazuje to, co mogłoby go zainteresować. Odbiorcy kultury nie stali się twórcami, ale rzeczywiście są kimś więcej niż tylko odbiorcami. Tak, mają większy niż kiedykolwiek wpływ na to, czego słuchają inni, co oglądają inni, co czytają inni. Mają, myślę, no właśnie taką funkcję kuratorów, ale też dosłownie redystrybutorów. Biały szum ma to do siebie, że bardzo łatwo go przebić. Tak? Jeżeli odpowiednio mocno się to rozproszy, znowu będą się pojawiać jakieś nowości. Przecież geniusz ludzki jest nieograniczony. Ja liczę na to, że zawsze co jakiś czas pojawia się jakiś geniusz, który będzie potrafił ujarzmić te, w końcu to są narzędzia, te narzędzia i pokazać, co rzeczywiście pięknego, dużego można przy ich pomocy zrobić. Ale na pewno staje się to teraz bardzo dużym wyzwaniem. Każdy ma w sobie taką naturalną potrzebę tworzenia i to niekoniecznie musi być potrzeba bardzo dojrzała. To może być bardzo oddziecięce, że tak powiem, nawet może to być infantylne. Dlatego, że sztuka nie znosi skrępowania. To jest związane z aktem urodzenia, pojawieniem się nas na świecie, no, pierwszego krzyku, który nam towarzyszy. To jest ten komunikat jestem, to jest komunikat ego, to jest komunikat, który jest bardzo głęboko związany z czymś, co trudno definiowalne, bo zależy z punktu widzenia czy metafizyki, pojęciem duszy. No, dusza ma byt inny, ma swoje własne ambicje, kieruje naszym niepokojami, jakby z tylnego siedzenia troszkę nas obserwuje. To jest mój kierunek rozwoju. Mnie to pociąga, to wchłania i to jest coś, co ja bym chciał pójść w tym kierunku jako filmowiec. Tego świata internetu wirtualnego, który jest tajemniczy, który wciąga, zarazem niepokoi bardzo i martwi.
Infovide Matrix SA. Dostawca usług doradczych i rozwiązań IT dla biznesu.